przez cały następny tydzień ekipa będzie mi rozkazywała w grze Brawl Stars. Więc coś mi się wydaje, że wydam naprawdę sporo gemów. Wy też możecie mi coś rozkazać, więc teraz każdy pisze w komentarzu, jaką ofertę albo jakiego skina muszę koniecznie kupić na swoim koncie. JJ, chodź! Idę! Idzie, zaczynamy od mojej miśki pyśki. No elo. Buzi, buzi, dla widza też. No, ładnie się przywitała, no to teraz nie będzie tak słodko, ponieważ moja kochana, mam do ciebie prośbę. Możesz, raczej musisz mi kazać. Ja nic nie muszę. Musisz mi kazać, rozumiesz jak to brzmi? Musisz mi kazać. Ach, z wielką chęcią. O, widzisz, inna już jest narracja. Musisz mi kazać kupić jakąś ofertę, jaką tylko sobie zażyczysz. Coś ci się spodoba w sklepie? Mówisz, Farel, masz to kupić, a następnie wygrać ten mecz. No i to robimy. Gotowa? Jak nigdy. Wchodzimy do sklepu. Tak wygląda sklep na dzień dzisiejszy. Mamy ofertę specjalną za 190, jakąś tarkę, wiertarkę, oferta specjalna z Sułtanem Karlem, a tam później lipa taka, nawet nie no ma co patrzeć. No właśnie, mi już coś wpadło w oko. Co wpadło? Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak? Oferta specjalna za 199 gemów. Skąd ja mogłem wiedzieć, że Justyna to zrobi, no. Cyberkieł. Zobacz, w ogóle ta oferta jest kozacka. Kieł chodzi w lobby po suficie. Rozumiesz? Jak go kupimy, to on będzie stał do góry nogami w lobby. Jest to pierwsza postać, która potrafi takie cuda. Mam jednak gust. Masz i to kurczę bardzo. Dobra, ale zanim kupimy standardowo, moi kochani, pamiętajcie. Kodzik Farel, zanim kupujecie gemy i zanim kupujecie postać, bo to jest bardzo ważne. Klikamy i dziękuję każdemu za wsparcie. Moi drodzy państwo, oferta super kła. Kupujemy 199 gemów. Fajne kolorki. W ogóle ten sezon nowy jest kozacki. Zobacz, on się można tak... dostać epilepsji. On się tak właśnie gliczuje. Prawo, lewo i tak dalej. Wyposaż teraz. Do tego jeszcze mamy taką rękę jak Iron Mana. Kła oraz emotkę. Okej, okay, legendarną. Okej. Okay. Czwarty skin do kła. Wybieramy i patrz na to. Wow! Mocne. Zobacz jaki czad. I on naprawdę stoi do góry nogami w lobby. Fajne. I nawet jak się zaczyna gierka na awatarze, też jest do góry nogami. A na mapie też jest do góry nogami? No, na mapie niestety nie, ale sprawdźmy to. No to może zagrajmy naszym nowym kłem za dymę 5×5. Tutaj może być naprawdę niezły dym. Lecimy. Oni jeszcze nie wiedzą, ale niestety, moi kochani, za chwileczkę się dowiedzą, jak mój but wyląduje na ich twarzy, kiedy użyję ulta. Nowy kozacki skin do góry nogami, nawet na awatarze. Mam nadzieję, że on się spisze w tym trybie. Muszę uważać tą Ems, bo Ems jest tutaj mega mocna. Jak mnie zamknie, to będzie przypał. Jest też Frank. Raz, dwa, trzy. Ej, co tu robi Bibi? Bibi, chodź. Masz kopa. Leżysz. O! Gracz Andy strzelił gola? Kiedy? To niezły Andy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze jeden strzał. Będzie ult. Bibi, zostaw tą piłę. Okej. Okay. Ult. Wjeżdżam. Rozjeżdżam. Kozak. Patrzcie na to. Strzelamy. Ultujemy. Dobijamy. Ultujemy. Dobijamy i gol! Tak jest! Co za kozacka akcja! Czy wy to widzieliście jeszcze raz? Podjeżdżamy, ultujemy, dobijamy, stunujemy, kopiemy i misklikiem, przyznam się, misklikiem, ale trafiam takie okno, że... Zobaczcie, zobaczcie co ja robię w lobby. Chodzę po suficie, jestem w ogóle na miejscu Broka. Brok ma w moim miejscu swoją rakietę, a ja nad jego wyrzutnią rakiet stoję do góry nogami. Coś pięknego. Witam w kolejnym dniu. Czas na kolejny rozkaz, a to będzie rozkaz teraz od Łukasza. Łuki, dawaj, ho! Siema, no. Siema, widzowie, powitajcie Łukiego. Cześć, widzowie. Słuchaj, masz prawo raz w życiu mi rozkazać i w dodatku w Brawl Stars. Możesz mi zlecić, co tylko chcesz, jaką ofertę mam kupić, co mam zrobić i tak dalej. Więc jesteś lecimy. Tego pewny? Jestem tego pewien. To dawaj. Dobra, stary, to co, do sklepu? Oczywiście. Chodzimy do sklepu i o proszę! Co my tu mamy? Jest Tara, jest Jean, jakiś super, Surjin, o, Surjin oraz B-Byte Offer. Nie no, B-Byte jest kozacka. 79 gemów kosztuje, mamy tak, Star Drop, monety, 3 razy Star... Co? A nie, bo to się później kupuje. Ale ja mam kupić to wszystko? No, oczywiście. Wszystko? Co ty myślałeś, że tylko bisamy? No dobra, widzowie, łapka w górę dla Łukasza, bo on mi tutaj z torbami puści. Bajtowa bi, wyposaż teraz. Do tego jeszcze jest emotka. Za darmo Star Drop, uwaga, jaki? Rzadki, wiesz co, stary?
Rzadki mi fundujesz? Takie mam szczęście. No i co, mam kupować za monety? Dawaj, dawaj. Za 49 gramów monety. Staćcie, już nie narzekaj. 750. Kolejny star drop. Rzadki, stary, to jest najgorsza oferta, jaką mogłeś wybrać chyba. Ale nie, to będzie trzy razy, dobra, bardzo rzadki. Coraz lepiej. I epicki. Jednak nie. Chciałbym. Jeszcze dam ci swoje konto, żebyś wykupił. Nie, tak nie może być, tylko na moim koncie, stary. Tylko na moim. Widzowie, 5000 łapek, Krystia mi konto maksuje. To jest chyba 50 000 łapek. A ile ci brakuje w postaci? Jedna. To mogę ci wymaksować. To co, kolejna oferta? No. Monety za 49 gemów to jest rozbój w biały dzień. Jeszcze tylko 750. Ale za to rekompensujemy to star dropem razy 5. Raz, dwa. Trzy rzadkie, jeden epic. Myślisz? Czwarty rzadki i no. Będzie epic? Nic, wszystko rzadkie! 5 razy rzadko! I co, następne monety? No dawaj no. Jak już bierzesz, to bierz wszystko. Ale masz 2000 monet. 2000 monet, 5 razy star drop, droba łuki, bo... Wiesz co jest śmieszne? Śmieszne jest to, że chyba mi starczy gemów na tą ofertę do końca, żeby ją wyczyścić. rzadki, nie mogę! Legenda, jeszcze jeden strzał. Będzie? Nie, będą kredyty. Ach, i co, kredyty? Ja spray! Do... Nie wiem do czego to jest, co to za spray, jak Rosa wygląda to. Ale fajny. Dobra, monetka. I... Dawaj, ostatnie podejście. 69 gemów, stary. 2500 monet. Na styk gemów ci zostało. 10 star dropów. Dobra. Bardzo rzadki. Największy opening. Epic! O, w końcu coś. Kurde, punkty mocy, bo zaraz nie wytrzymam. Chociaż emotki by dali, bym w końcu uzbierał wszystkie, co nie? O, była! Była. Do baza. Przeklikałem. Nie spodziewałem się, że coś wypadnie. Z bardzo rzadkiego to była w ogóle emotka. To się nie zdarza. Rzadki. Ale tyle rzadki. O, mityk! Dobrze, widzisz? Widzisz? Chodź. Oooo! A jest i z oferty pierwsza legenda! A 1000, dobra, to na jednego skina chociaż będzie. No zawsze to coś. Ale ja już wszystkie skiny za 1000 mam kupione. No i dobra. Ostatnia, legendarna oferta. Let's go! O Hyper. Tak! Hyperka poza granicami. Odbijająca się piłka BB rozdziela się po trafieniu w przeciwnika. Prędkość 24, obrażenia 5, tarcza 25. Ale... Ulep zadymiarza BB na poziom 11, żeby użyć. A co, ty jeszcze nie masz? Nie mam BB na 11! Jezu! Dobra, wybieramy B. Mogę jeszcze ulepszyć, ulepszymy ją jeszcze wyżej. Let's go, 11 poziom mocy! No to jeszcze zadanko mi wymyśl jakieś. Co my tu mamy? Starcie zadyma, zbroje klejnotów, batalia, nokka, odwędza strefa, napad. Wiesz co, wolałbym napad. Kandydaci dnia napad. Dobra, mam wygrać B napad, rozumiecie to? Jestem ciekaw, co to będzie za mapa. No sprawdźmy. Dobra. Przyjacielu. Easy mapa. Easy mapa, jestem w drużynie z Krukiem i z Barleyem. To nie wróży zwycięstwa, no ale zobaczymy. Hop, dostał. Hop, nie dostał. Dobra, leży. Nie, to teraz powinieneś skrzynkę walić. Ej. Mogę ten dostrzelić? Mogę, raz. Dwa, no ale ja nic w ogóle nie robię damage'a z safe'owi, kurczę, bi! Dobra, ten Colt tutaj jest jakiś... Chyba nie po... Odejdź! Dostał, obronione. Pszczoły, obronione. Nie, obronione jedno. Oj, chyba będzie ciężko. Odejdź z tym Edgarem, odejdź z tym Edgarem. Raz, dwa. Zwolniony. Dobity. Dobity. Pyk. Pyk. Okej. Kruk wskoczył. Dajemy safe. Raz, dwa. Zwolnione pszczółki, nie zabiłem. 69-46. Raz, dwa, trzy, dobra. Raz, dwa. Dobra, Barley coś obił, 30% sejfu im zostało, nie wierzę w to, że my to wygramy. O, dobra, wszystko na klatę biorę, ha! Bo byłem nieśmiertelny. Nic nie zrobiłeś, gościu. Pszczoły. Nie w tą stronę, ale zepsułem. Teraz pszczoły. Edgara. Raz. Dwa. Dobra. Odejdź, Colt! Udało ci się. 25-25. Uwaga, 17. Dobra, muszę ich tu pomóc zatrzymać. Bo będzie przypał zwolniony, obity, zwolniony, leży! Raz, dwa, dobra. Wcisnę czy nie wcisnę? Wcisnąłem! Trafiłem! 11 mają! Barley też dobija! 9! 3, 2, 1! Nie no, zostaw to! Tak!
Zwycięstwo! Gratuluję! Dzięki! Dobra, widzowie, udało się wygrać za pierwszym. Lecimy dalej. 11 fragów. 11 bomb, mocna bi. Witam was w kolejnym dniu, a wy, moi drodzy, przywitajcie Jagodę! Siemaneczko, moja kochana. Dzisiaj, moja droga, masz zadanie. Wiem, że ty lubisz generalnie rozdawać karty, rozkazywać. Łukasz to, Łukasz tamto. No, więc teraz możesz mi rozkazać. Możesz wybrać dowolną ofertę, którą mam kupić w The Brawl Stars, a później musisz zadać mi jakiś challenge. Dobra. Zgadzam się. Co ty taka mokra? Chłopałam się, że tyle. Prosto spod prysznica Jagoda. Lecimy. Dobra, to dawaj do sklepu. Do sklepu. Ty wiesz, co to jest sklep, nie? Bo Łuki gra w tą gierkę. Co my tutaj mamy? Zatopiona skrzynia Griff. No nie, no to za tanie jest. 99 gemów to tanio? Nie, 299, bierzemy to. Nie widziałaś bierzemy tego, nie widziałaś to, tego. Bierzemy to, najdroższe. 299 gemów to jest, czekaj, 120 zł prawie muszę wydać na to. Jagoda. Sam mi kazałeś rozkazać. Dobra, z tobą taka zabawa, nie mogłaś mi życzyć na przykład, nie wiem, nie. Podwojone klejnoty za 25. Dobra, kupujemy. Dawaj. Gemy doładowane, 360 i kupujemy. A więc tak, dostaniemy jeszcze wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, pakiet odznak, ikona gracza oraz spray z 299 gemów, mamy to! Ej, to jest kozacki skin, zobacz, wirus Charlie. To jest zadymiara, która zamienia w kokon ludzi. Taka pani Spider-Man jakby. To ja mam pomysł. No dawaj. O, ile emotek! Musisz ostatnią osobę, która zostanie na mapie, zawinąć w kokon i ją zabić. No dobra, i coś mi się wydaje, że to może być ciężkie, ponieważ dzisiaj mamy wzburzoną pieczarę, a tutaj będzie latało dużo bully, Edgarów i wszystkich bijących postaci na blisko, więc... No to masz wyzwanie. Mam wyzwanie, dzięki, podziękujcie wy też Jagodzie, a my lecimy z challenge'em. Pa. Nie ma co gadać, Jagoda bardzo dobrze wybrała, jest to najlepszy skin tego sezonu. Spójrzcie na to, wirusowa Charlie. Ona nie wygląda totalnie jak Charlie. Podejrzyjmy sobie normalną Charlie. Normalna Charlie wygląda w ten sposób. A zobaczcie na tą hybrydę. Coś pięknego. Szczerze nie żałuję tych 299 gemów. No to jazda. Musimy pokonać ostatnią osobę, zamieniając ją w kokon. Powinno się udać. Mamy tutaj kogoś, Szelkę. O kurczę, no to troszeczkę porywam się z motyką na księżyc, ale może, jakbym tak ładnie obił, nabił szybko ulta, to jest w stanie szybko paść. Ostatni strzał! Nie trafiam! O kurcze, pająki, pająki kontra myszy! Dobra, raz, dwa, trzy. Ole, o, mocno bije! Kokon! Let's go! Zobaczcie, jak kozacko wygląda. Teraz mój nowy kokon. Uleczmy się szybko i dobijamy tego Asha, chodź tu! Leży! Mamy dodatkową animację pokonywania przeciwnika w tym skinie. W końcu to jest skin za 300 gemów. Okej, wielkie starcie. Mamy też Daryla, który... Ojo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 j
3. Ale kurde, miałem go zamienić w kokon. No dobra, zagrajmy jeszcze raz. Teraz musimy wykonać ten challenge, więc może zacznijmy od tego, że uzbieramy jak najszybciej power cubesów. Aha, dobra, nie uzbieramy, bo od razu idzie to jakiś bo, który strzela w krzaki. O co chodzi? Gdzie on strzelał? W ścianę czy w krzaki? Ale dzięki temu udało nam się zdobyć dwa power cubesy. Cordelius, wariacie. Raz. Ach, prawie trafiłem. Czy jestem w stanie zrobić taki trik jak u Karla? Hop. Czyli przelecieć przez ścianę? Tak, da się tak zrobić. Okej, hop. Bomba. No chodź, Cordelius, wariacik. Pyk, pyk. Pająki, 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 pan kokon! I ja dziękuję. Prawie padłem. Jaki on jest mocny. On chce mnie do Krainy Cienia porwać. Ja się nie dam, wariacie. O, ja się nie dam. Patrzcie na to. Bait! Trafił mnie! Jakim cudem mnie trafił? To jest niesamowite. Myślałem, że on trafi mojego pajączka i nie zabierze mnie do Krainy Cienia. Dobra, uciekamy. Pająki. Osłona, osłona, osłona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aaa, znowu zabra mnie do Krainy Cienia! Dostanie! Dostanie, dostanie, dostanie! No i dobra, przegrałem. Jedziemy jeszcze raz. I tak bym nie miał szans z tym kotem. Okej, ale chociaż wiemy, jak wygląda skin do Charlie, który przegrywa. Ranga piąta. O, teraz jest smutna, spójrzcie na to. Aż uklękła. No to zmieńmy taktykę. Może weźmiemy zamiast pająków. Charlie owija się w kokon, regeneruje 50% swoich łącznych punktów życia. Weźmiemy to i zostaniemy przy pierwszym Star Powerze, który działa w ten sposób, że owinięci w kokon tracą 25 punktów swojego życia, gdy są w kokonie. Tak jak mówiłem, ten challenge wcale nie będzie prosty. Okej. Okay. Piperkę ktoś wziął na ten tryb. No dobra, więc wjeżdżamy od razu tą Piper. By było najlepiej, ale nie wiem, czy my ją znajdziemy.
Aha, jeszcze koło mnie jedna skrzynka. Najgorzej, moi drodzy państwo. Ale mam nadzieję, że u góry znajdziemy kolejne trzy. Dobra. Ten skin jest przekozacki. Jak on mi się podoba, to jest masakra. Jagoda wie, co dobre. I uwaga, ktoś tutaj jest przy skrzynkach. Małpa! Dobra, z małpą będzie problem. Mongral jeszcze chłop się nazywa. Chyba za dużo Fortnite'a pograł. A teraz został zadymiarzem. No, 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 no. Dostała. Nie trafiłem. O nie, no kolejna małpa! W małpim kręgu, widzowie, jestem! Muszę szybko nabić ulti. Dobra. Leczymy się. Patrz, małpa, małpy podjeżdża! Ha! Niby takie ziomki? Nie wiem, jak mi się udało z tego wybrnąć, ale się udało na szczęście. Dobra, w tych krzakach jest pewnie, z pewnością sporo osób, które mają już dużo power cubesów, a ja jestem osobą, która... No, power cubesów nie ma. Sprawdźmy. Dobra, na szczęście nikogo. Nawet nie podkoś mi tutaj, głupia małpo. Raz, dwa. Okej, okay. Kolejna Charlie! Tylko 6 power cubesów. My ziomki podobni, halo. Bo cię zamienię w kokon, jak mnie trafisz. Pierw bij małpę, małpę bij. Tak jest, mnie nie bij, tylko małpę. Let's go. Małpa 5. Dostaje ode mnie, strzał, let's go. Charlie, niezmieniona w kokon. Mnie zmieniła za to, no nie wierzę, nie wytrzymam. Szybko, gadżet. Dobra, gadżet. Raz, dwa, trzy, cztery. Uciekam. Nie wytrzymam zaraz. Kolejna próba. Może tym razem nam się uda, więc taktyka teraz jest troszeczkę inna. Wjeżdżamy od razu po skrzynki. Let's go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie możemy popełnić takiego błędu, że nie będziemy mieli power cubesów. Kurczę, ten Macy bym może trochę nabił. Nie. Nie atakuj. Idź po skrzynię. Dobra, i teraz można grać. Spójrzcie, będę miał 5 power cubesów. Tamte mecze po prostu były źle rozegrane. Chociaż myślałem, że na końcu jeszcze zmienię w kokon tamtą postać. Ale i tak bym jej nie pokonał. Dobra, wjeżdżamy w krzaki. Kto tutaj jest? O kurczę, to może być Doug. Więc ja bym zrobił to tak, że sprawdził, czy jest Doug. Nie ma Douga. O kurde. Ktoś jest tutaj. Kto jest w tych habaziach? Doug! Wiedziałem! O, mam 7 po... Co? Ile on miał cubów? Leży! Wszystko moje! Let's go! 8 power cubesów, ale trafiłem tego RT. Gdybym tutaj wszedł w krzaki, z pewnością byłbym trupem, ponieważ RT postawił swoją wieżę, dzięki czemu miał podwójny damage. Dobra, jesteśmy królem krzaków! Raz, dwa, trzy! Gdzie ona? Raz, dwa, trzy! Dobra, zmieniona w kokon. Uciekam! Kokon! Ale są dymy, tak! 4, leżysz, tak! Kokon! Nie wytrzymam! Co to jest za mecz? Walczę! Raz, dwa, kokon! Uciekam! Kokon! Dobra, jak tutaj będzie Doug gdzieś za ścianą, to jest po mnie. Raz, siema, my widzieliśmy się na początku meczu, dobra. Ostatni zadymiarz. Raz, dwa, trzy, Lilia! Porobiona! I ona raz była zamieniona w kokon. Na koniec została jeszcze zabita, więc challenge zaliczony. Łapka w górę. Obejrzałeś film do końca? Nie zapomnij napisać w komentarzu, jaki skin albo jaką ofertę muszę kupić w następnym odcinku. I pamiętajcie, że na tym kanale też nagrywam nową grę od Supercella, czyli Squad Busters. Jeżeli jeszcze nie grałeś, klikaj link w opisie i pobierz sobie gierkę. Na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!